metrów, by wygrać z rywalami, ale on będzie chciał skoczyć znowu daleko. Pewnie najdalej w tej serii. 231 było w pierwszej. Trochę na dole wieje. Czy wystarczająco, żeby daleko skoczyć? Tak! A więc wielka forma. Nie ma dwóch zdań. Zrobił to jak wielki mistrz. Skoczył najdalej także w drugiej serii, tak jak Adam Małysz w ostatnich tygodniach. Gratulacje! Piękne zwycięstwo na zakończenie sezonu. Fina wczoraj wygrał minimalnie, zaledwie o 1 metr z Adamem Małyszem, a dziś pokazał, że był zdecydowanie najlepszy poza zasięgiem rywali. 224 metry w drugiej serii.